Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Mateusz, przepisychińskie.pl. Kolejny odcinek z serii Kuchnia Orientalna. Dzisiaj pokażemy, jak przygotować makaron chow mein ze szparagami, kurczakiem oraz grzybkami mung. Do przygotowania potrawy potrzebować będziemy 200 g piersi z kurczaka, szczypiorek do posypania, 2 ząbki czosnku drobno posiekane, 12 szparagów, sok z limonki, 20 g grzybków mung, pół łyżeczki mąki kukurydzianej, olej ryżowy do smażenia, 5 łyżek wody, 100 g makaronu chow mein, łyżkę oleju sezamowego, sezam biały do posypania, 3 łyżki cukru trzcinowego, 5 łyżek jasnego sosu sojowego oraz czarny pieprz. Kurczaka marynujemy czarnym pieprzem. Oraz dodajemy 2 ząbki czosnku. Całość dokładnie mieszamy, aby składniki się wymieszały. I wstawiamy do lodówki na około 30 minut. 100 g makaronu chow mein zalewamy wrzątkiem. Po około 10 minutach spłukujemy zimną wodą. Wrzątkiem zalewamy również grzybki mung i podobnie jak makaron chow mein po 10 minutach odcedzamy. Będziemy teraz przygotowali sos. Tutaj w naczyniu mamy już 5 łyżek wody. Dodajemy 3 łyżki cukru trzcinowego. 5 łyżek jasnego sosu sojowego. 3 łyżki sok z limonki, 3 łyżki. Oraz dodajemy jeszcze pół łyżeczki mąki kukurydzianej. Całość dokładnie mieszamy do rozpuszczenia. Sos będziemy później dodawali do potrawy. Rozgrzewamy patelnię, na którą wlewamy 1-2 łyżki oleju ryżowego. Po czym wrzucamy wcześniej zamarynowanego kurczaka. Smażymy przez około 2 minuty. Po około 2 minutach dodajemy szparagi. Oraz odcedzone grzyby mung. Całość mieszamy i jeszcze przez chwilę smażymy. Po około 5 minutach smażenia szparagi już zmiękły. Dodajemy teraz wcześniej odcedzony i spłukany zimną wodą makaron chow mein. Całość dokładnie mieszamy i jeszcze chwilę smażymy. Wszystko już nam się bardzo ładnie podsmażyło. Teraz będziemy dodawali wcześniej przygotowany sos i doprowadzamy do zagotowania. Wszystko dokładnie mieszamy i zagotowujemy. Wszystko już nam się fajnie wymieszało. Na koniec dodajemy łyżkę oleju sezamowego do smaku.
mieszamy. Makaron chow mein ze szparagami, kurczakiem oraz grzybkami mun gotowy. Możemy przekładać na talerz. Całość posypujemy sezamem. Smacznego!